Cześć, z tej strony Łukasz i witam Was serdecznie w swoim nowym nagraniu. W komentarzach prosiliście mnie, abym nagrał jakiś filmik na temat podróżowania. Dlatego zdecydowałem się nagrać serię filmików angielski w podróży. I zaczniemy od sytuacji na lotnisku. Dzisiaj omówimy sobie zwroty i słownictwo, które pomogą Wam odnaleźć się na lotnisku, czy rozwiązać jakieś ewentualne problemy. Zanim zaczniemy, musimy omówić jedno zagadnienie. A mianowicie wymowę słówka lotnisko, czyli airport. Airport. Umówmy się, tam nie ma air, tam nie ma air. Airport. Troszeczkę przedłużam to e, żebyście bardziej zwrócili na to uwagę. No bo gdy mówimy szybko, to e troszeczkę nam się skraca. Na przykład, can I have a train ticket to Manchester Airport, please? Manchester Airport, please. Zwróciliście uwagę? Nie było takie długie e. Ale jeszcze raz powtórzę. Nie air, nie airport, ok? Airport. Where are you? I'm at the airport. What time do we have to be at the airport? O której musimy być na lotnisku? What airport are we flying from? Z którego lotniska lecimy? Airport. No dobrze, to już mamy za sobą. Pierwsze słowo to lot, czyli flight. Tak na marginesie, bardzo dobry film z Denzelem Washingtonem. Flight. Flight. Domestic flight to lot krajowy. Domestic. Domestic flight. Jak możecie się domyśleć, lot międzynarodowy to international. International. International flight. International flight. Lot może też być powrotny, czyli return flight. Return. Długie E. Return flight. Return flight. Kolejne słówko to destination. Destination. Miejsce docelowe. Czasami używa się też destination airport, czyli lotnisko docelowe. Destination airport. What's your destination airport? Czyli na jakie lotnisko pan, pani leci. Kolejne dwa słówka to cancelled, czyli odwołany. Cancelled. Cancelled. Lub opóźniony delayed. 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 Życzę wam, abyście nigdy nie musieli słuchać komunikatów typu your flight has been cancelled. Czyli twój lot, państwa lot został odwołany. Your flight has been cancelled. Albo your flight has been delayed. Państwa lot został opóźniony. Analogicznie, jeżeli wy chcecie powiedzieć mój lot został odwołany, my flight has been cancelled. My flight has been cancelled. Albo my flight has been delayed. My flight has been delayed. Tak na marginesie mamy tutaj bardzo fajny przykład zastosowania czasu present perfect. Kolejne słówko to arrivals. Arrivals, czyli przyloty. Jest również czasownik przylatywać, przybywać, czyli arrive. Arrive. Analogicznie odloty to departures. 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 I analogicznie też mamy czasownik odlatywać, wyjeżdżać, czyli depart. Na lotnisku możemy spotkać coś takiego jak arrivals board, arrivals board, czyli tablica przylotów, oraz arrivals hall, arrivals hall, hala przylotów, a także departures board, departures board, tablica odlotów oraz departures hall. Departures hall. Hala odlotów. Departures hall. Bardzo szybka dygresja na temat wymowy słówka departure. Można mówić tak jak ja mówię departure, departure, ale bardzo często też spotykałem się z opcją departure, departure. Więc czy powiecie departure czy departure, nie robi to większej różnicy. Właściwie żadnej. Na lotnisku możemy znaleźć również coś takiego jak boarding gate. Boarding gate. Bramka wyjścia na pokład.
boarding gate. Board to nie tylko deska, ale również pokład samolotu czy pokład statku. On board, na pokładzie na przykład. On board. Jeszcze do tego wrócimy. Boarding gate. I na takich tablicach informacyjnych mogą nam się wyświetlić komunikaty w stylu wait in lounge, wait in lounge. Lounge to taka poczekalnia. Wait in lounge, czyli proszę czekać w poczekalni, lub go to gate i tam będziemy mieć numer tej bramki. Kolejna szybciutka dygresja. Krótkie i w słówku in, wait in lounge, to nie jest takie nasze długie i, to też nie jest do końca y, ale coś takiego pomiędzy. Wait in lounge, in lounge, wait in lounge. W sytuacji, gdy lecicie z jakiegoś lotniska, które jest tak średnio oznakowane i musicie się udać do bramki o danym numerze, ale nie macie pojęcia, jak tam dotrzeć, możecie zapytać: how can I get to gate 25? How can I get to gate 25? How can I get to gate 25? Ja wiem, że nie muszę wam przypominać, ale dla spokoju swojego sumienia powiem tylko, że przed zadaniem takiego pytania oczywiście mówimy excuse me, a po udzieleniu informacji mówimy thank you. Następne miejsce, które spotkamy na lotnisku, to bag drop desk. Bag drop desk. Punkt odprawy bagażowej. Miejsce, gdzie oddajemy swoje torby, które lądują na pokładzie samolotu. Lub jeśli wolicie, to miejsce, gdzie ludzie w panice otwierają swoje torby przy wszystkich i żonglują swoimi rzeczami, aby pozbyć się nadmiernego bagażu. Duty free. Tam mamy długie i. Free. Duty free. Sklep wolnocłowy. Duty free. Jeśli chodzi o wymowę słówka duty, mamy też dwie opcje: duty lub duty. Duty. Nieważne, którą opcję wybierzecie, i tak będzie dobrze. Duty lub duty. Duty free. Customs. Customs. Customs, czyli odprawa celna. Customs. Passport control. Passport control. Passport control. Kontrola paszportowa. Passport control. Border control. Kontrola graniczna. Border, tak jak granica państwa. Border control. Border control. Kontrola graniczna. Check-in desk. Check-in desk. Stanowisko odprawy. Check-in desk. Final call. Final call. Ostatnie wezwanie. Final call. Pora na pierwsze powtórzenie, jak powiesz hala przylotów. Arrivals hall. Jak po angielsku jest lot krajowy? Domestic flight. A jak powiesz, mój lot został opóźniony? My flight has been delayed. A jak powiesz, mój lot został odwołany? My flight has been cancelled. A teraz wyjaśnię wam kilka zwrotów, z którymi możecie się spotkać, dokonując rezerwacji swoich biletów. Czy to telefonicznie, czy poprzez aplikację, bo podejrzewam, że większość ludzi dzisiaj właśnie w ten sposób rezerwuje bilety. A zarezerwować lot to to book a flight. Tak jak książka, book. To book a flight. Zarezerwować lot. Book a flight. Czasem możecie się spotkać z takim zwrotem jak manage your booking. Manage your booking. Czyli zarządzaj swoją rezerwacją. Booking to rezerwacja. Manage znaczy zarządzać czymś. Manage your booking, zarządzaj rezerwacją. Na waszą skrzynkę mailową może przyjść booking confirmation.
confirmation. Booking confirmation, czyli potwierdzenie rezerwacji. Booking confirmation. Możecie na przykład powiedzieć I haven't received my booking confirmation, gdy zapłaciliście za bilet, ale nie przyszło wam żadne potwierdzenie. I haven't received any booking confirmation. Gdy chcecie dokonać zmian w rezerwacji, możecie użyć zwrotu I'd like to change my booking. Chciałabym zmienić swoją rezerwację. I'd like to change my booking. Albo inny podobny zwrot. I'd like to make some changes to my booking. Chciałabym dokonać kilku zmian w swojej rezerwacji. I'd like to make some changes to my booking. Make some changes to my booking. I'd like to make some changes to my booking. Kolejne słówko to passenger. Passenger. Czyli pasażer. Tak na marginesie, świetna piosenka w wykonaniu EG Pop. Passenger. I dokonując rezerwacji możecie się spotkać z komunikatem, czy opcją właściwie number of passengers, czyli liczba pasażerów. Number of passengers. I teraz słówko, które jest nieco tricky, ze względu na swoją wymowę, itinerary. Itinerary. Ale spoko, nie musicie się nim martwić, ponieważ przyznam szczerze, nie słyszałem, żeby ktoś używał go w spoken English, czyli w angielskim mówionym. Natomiast gdzieś tam podczas rezerwowania, używania aplikacji czy używania strony internetowej może wam się pojawić taka opcja i jest to nic innego jak plan podróży. Itinerary. Plan podróży. Słówko check-in, czyli odprawa, już chyba wcześniej mówiliśmy, ale kolejne słówko, dosyć uniwersalne, to queue. Niech was nie zmyli pisownia, zwykłe, krótkie queue. Queue. To kolejka. A dlaczego o tym mówię? Ponieważ czasami na lotnisku panuje prawdziwy chaos, ludzie po prostu stoją wszędzie i nie wiecie, czy ta kolejka jest do odprawy bagażu, czy do kontroli bezpieczeństwa, czy do odprawy. I czasami musicie zadać pytanie, is this the queue for the check-in? Czy to kolejka do odprawy? Is this the queue for the check-in? Jeśli chcecie zapytać, czy to kolejka do, is this the queue for, lub is this the queue to? Jeżeli czasownik to to, jeżeli rzecz for. Is this the queue for the check-in? Upcoming trip. Upcoming, czyli nadchodząca trip, podróż. Upcoming trip, czyli opcja, pod którą znajdziecie informacje na temat waszej następnej podróży. Upcoming trip. Fare, długie E. Fare to opłata lub taryfa. I fare type to rodzaj taryfy. I różne linie lotnicze mają różne taryfy. Może to być regular, flexi, plus, business class, standard itd. itd. Booking reference. Booking reference to numer referencyjny waszej rezerwacji. Czasami można też dodać słówko number. Booking reference number. Booking reference. Jeżeli chcemy rozwiązać jakiś problem dotyczący naszego lotu czy rezerwacji, to osoba, z którą rozmawiamy, będzie potrzebowała tego numeru. I gdy go podajemy, możemy powiedzieć here's my booking reference lub here's my booking reference number. Chciałbym tylko zwrócić uwagę na słówko here's, czyli tu jest lub podaję. Here's. Here's my booking reference. Here's my booking reference. Kolejne powtórzenie. Jak powiesz, chciałabym zmienić swoją rezerwację. I'd like to change my booking. Bramka wejścia na pokład. Boarding gate. Kontrola paszportowa. Passport control.
A jak powiesz, podaję numer rezerwacji, tu jest mój numer rezerwacji? Here's my booking reference. Rodzaj taryfy. Fare type. Flight number. Czyli numer lotu, nic innego jak numer lotu. Flight number. I o to też możemy zostać zapytani. Can I have your flight number? I już wiecie, że żeby podać swój numer lotu, możecie powiedzieć Here's my flight number. Here's my flight number. Miejsca czy siedzenia w samolocie to po prostu seats. Długie i. Seats. I mamy różne rodzaje miejsc. Aisle, seats, czyli miejsca przy przejściu. Niech was nie zmyli pisownia słówka aisle. Aisle to jest albo takie przejście właśnie w samolocie po środku. Aisle to również alejka w supermarkecie. Czy również to przejście w kościele między rzędami ławek. Jest nawet taki idiom to go down the aisle, czyli ożenić się. No dobrze, ale wracamy już do podróżowania i samolotów. A właściwie siedzeń, window seats, to jak sama nazwa wskazuje, miejsca przy oknie. Window seats. I podczas rezerwacji możemy sobie też wykupić miejsca z dodatkowym miejscem na nogi. Wow. Extra legroom seats. Kolejna dygresja. W języku angielskim extra to nie znaczy, że coś jest super mega wypasione, tylko dodatkowe. Extra. Legroom, miejsce na nogi. Extra legroom seats. No i właśnie może nam się pojawić podczas rezerwacji też opcja extras, czyli dodatki. Extras. Travel insurance. Travel insurance. Czyli ubezpieczenie podróżne. Travel insurance. Travel updates. Travel updates. Są to aktualności lub jakiegoś rodzaju informacje dotyczące podróżowania na danym lotnisku czy danymi liniami lotniczymi. Travel updates. Travel documentation. Travel documentation. Travel documentation, czyli dokumentacja podróżna. Paszporty, dowody, jakieś świadectwa szczepienia, passenger locator forms itd. Travel documentation. I tak jak już wspomniałem, takimi dokumentami są oczywiście karta pokładowa, czyli boarding pass. Boarding pass. Boarding pass. ID card, czyli dowód tożsamości. No i to, o czym mówiliśmy wcześniej, passport, czyli paszport. Passport. I na pewno ktoś z obsługi zapyta nas, can I see your boarding pass and your passport, please? Czyli czy mogę zobaczyć pańską kartę pokładową oraz paszport. Can I see your boarding pass and your passport, please? Kolejnym dokumentem, o którym już wspominałem chyba, passenger locator form. Na chwilę obecną jest to niewymagane przez większość linii lotniczych, no ale nie wiadomo, możemy do tego wrócić. Czyli karta lokalizacji pasażera. Passenger locator form. Form. Starajmy się tego R nie wymawiać. Passenger locator form. To board a plane znaczy wejść na pokład. To board a plane. Priority boarding. Priority boarding, czyli pierwszeństwo wejścia na pokład. Priority boarding. Tutaj też pisownia może wam sprawiać problemy, jeżeli chodzi o wymowę. Kolejna dygresja z wielu. Pamiętajcie, że w języku angielskim pisownia znacznie odstępuje, różni się od wymowy, więc ucząc się nowych słówek, nie sugerujcie się pisownią tak bardzo, ok? Priority. To by było na tyle, jeżeli chodzi o pierwszy filmik Angielski na lotnisku. Więcej zwrotów i więcej słownictwa w następnym odcinku. Pamiętajcie proszę, aby subskrybować, polajkować i zostawić komentarz z różnymi problemami, które możecie mieć z językiem angielskim lub pomysłami na kolejne filmiki. Na razie i do zobaczenia następnym razem. Cześć!